Nowy produkt od WIDOS. Czytnik biometryczny, moduł Wi-Fi, niezniszczalna obudowa. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi funkcjami i tym, co mam Wam do powiedzenia, zapraszam do odcinka. Zamek ZS44X to naprawdę dobrze wykonany szyfrator. Trzymając go w ręku, mamy poczucie solidnego wykonania. Zwarta obudowa i co ważne, wandalaodporna obudowa przystosowana jest do montażu natynkowego, oczywiście z możliwością pracy na zewnątrz dzięki stopniu ochrony IP65. Jego wszechstronność, jeśli chodzi o sposoby autoryzacji, to na pewno niewątpliwa zaleta. Posiada dotykową, podświetlaną klawiaturę z możliwością sterowania za pomocą kodu PIN. Wbudowany czytnik RFID działający na częstotliwości 125 kHz oraz czytnik biometryczny, co daje nam aż 3 sposoby autoryzacji. W trakcie kilku dni testów muszę zauważyć, że nie stwierdziłem żadnych opóźnień w działaniu tego urządzenia, zarówno jeżeli chodzi o samą klawiaturę. Reakcja na dotyk była naprawdę bardzo wysoka. Czas reakcji po przyłożeniu pastylki czy też tagu RFID wynosił naprawdę ułamki sekund, milisekund. Równie dobrze spisywał się czytnik biometryczny. Urządzenie może pracować w 3 różnych trybach. Tryb pierwszy to tryb autonomiczny, który przechowuje do 600 różnych odcisków palca oraz do 10 tysięcy różnych kart i kodów. Można go wykorzystać na przykład do sterowania furtką czy też do sterowania napędem do bramy. Drugi sposób to sterowanie w systemie zintegrowanej kontroli dostępu, w którym nasz szyfrator pełni rolę czytnika poprzez połączenie go za pomocą protokołu WIGANT26. Natomiast trzeci tryb, który możemy wykorzystać, to tryb bistabilny, który naprzemiennie przełącza nasze wyjście przekaźnikowe po poprawnej oczywiście autoryzacji. Zasilanie szyfratora to 12 V prądu stałego. Maksymalny pobór prądu to 100 mA. Mamy jedno wyjście przekaźnikowe ze stykami NO-NC o obciążalności do 3 A. Jest także wejście, które po zwarciu do masy zasilania służy do podłączenia na przykład przycisku wyjścia, czyli taki klasyczny przycisk wyjścia z posesji. W celu podniesienia bezpieczeństwa mamy także wbudowany alarm, który po 5 nieudanych próbach autoryzacji uruchomi się dość głośnym dźwiękiem buzera. Jego kasowanie odbywa się poprzez poprawną autoryzację, na przykład przykładając palec bądź kartę. I uwaga, najlepsze na koniec. Jeżeli interesuje Was najem krótkoterminowy, a przy okazji pewna funkcjonalność RCP, to proszę Państwa, ten czytnik jest dla Was. Dlaczego? Ponieważ posiada wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możecie programować, zarządzać i sterować tymże oto szyfratorem. Na dziś to tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i zapraszam do lajkowania. Cześć!